Czy toksyczne osoby szybko się nudzą? Tak, jak najbardziej. A powodów jest kilka. Oto i one. Pierwszym z nich jest to, że toksyk chce skupić się na sobie. Jeśli więc coś mu nie przyniesie korzyści lub nie postawi go w centrum uwagi, na pewno się tym szybko znudzi. Nie jest też otwarty na pomaganie innym bezinteresownie. Chce tylko, żeby wszystko było o tym, co go dotyczy i jego interesuje. Poza tym chce być w środowisku, które jest nieco chaotyczne. Oczywiście nie dla niego, ale dla otaczających go ludzi. Problem polega na tym, że popaprańcy wierzą, że ludzie istnieją, aby im służyć i ich bawić. Zdecydowanie nie lubią, gdy wszystko idzie gładko i wszyscy są szczęśliwi. Szczęście innych ludzi najbardziej denerwuje toksyka. Dlatego tworzą dramat. Kiedy toks jest znudzony, podżeganie do dramatu jest jego sposobem na zabicie nudy. Szczęśliwy, spokojny związek nie jest tym, czego chce toksyk. Kiedy więc wszystko idzie dobrze, a partner psychofaga jest zbyt szczęśliwy, za bardzo wychodzi przed szereg, specjalnie prowokują kłopoty, aby zetrzeć uśmiech z twojej twarzy. Zmuszanie partnera, partnerki do złości i depresji jest tym, co daje drugie życie szumowinie. Dla ludzi bez duszy ich przyjemność jest twoim bólem, a ich ból jest twoim szczęściem. I dlatego relacje z toksykiem nie są kompatybilne i wartościowe. Bo żeby toksyk był szczęśliwy, trzeba cierpieć. Musisz być lekceważony, musisz być kimś, kim mogą manipulować i nadużywać. Posiadanie partnera, który nieustannie lubi, komplementuje i kocha toksa, staje się po krótkiej chwili dla popaprańca strasznie męczące i nudne. Jeśli toks stwarza kłopoty, a ty szybko mu wybaczasz, to zdecydowanie nie jest to, czego chce. Chce, żebyś się z nim kłócił, chce, żebyś z nimi walczył, potrzebują wyzwania. Tak więc poczciwy, szybko wybaczający partner stanie się nudny dla toksyka w dłuższej perspektywie. Toksyczni ludzie pragną tego czynnika push and pull. Chcę, żebyś postawił trochę oporu, który mogą spróbować pokonać. Jeśli jesteś zbyt spokojny i opanowany, oznacza to mniej dramatyzmu, mniej kłótni i zrywania. Podczas gdy psychofag żyje dla tych chwil. Choremu i wypaczonemu umysłowi toksyka wydaje się, że po prostu utrzymuje niesamowicie ekscytujący i znakomity związek, tworząc cały czas dramat i zamieszanie.